Cześć, nazywam się Wojtek Pietraszek, a dzisiejsza lekcja stosunkowo krótka, czyli strojenie gitary na piątym progu. Gitara elektryczna. No tutaj mamy rozróżnienie, jeśli chodzi o to, oczywiście bas, gitara elektryczna i gitara klasyczna czy akustyczna. Głównie chodzi o to, że te dźwięki, które mamy na poszczególnych progach, w poszczególnych tych gitarach, delikatnie się różnią od siebie i w każdej z tych gitar troszeczkę inaczej trzeba je wychwytywać. Oczywiście dla kogoś, ktoś jest wprawiony, to nie ma do niego żadnego problemu. Ja tutaj Wam na razie pokazuję na gitarze elektrycznej strojenie na piątym progu. Dobra, no tutaj mam siedmiostrunową gitarę, najgrubszej struny akurat nie będę Wam pokazywać, jak to się ustroi, więc zaczynam od najgrubszej u Was, czyli jak mówię najgrubsza, to jest najgrubsza oczywiście u Was, czyli szósta struna. Sposób ten jest prosty, wynika on przede wszystkim z umiejscowienia dźwięków na gryfie, czyli cofnijcie się do lekcji, gdzie mówię o skali chromatycznej. Tam mianowicie dzięki konkretnemu nastrojeniu gitary możemy przejść czy stworzyć w głowie, znając oczywiście ciąg dźwięków w skali chromatycznej, możemy stworzyć w głowie, czy na kartce, ale głównie, żeby było w głowie, szereg dźwięków, które mamy na poszczególnych strunach, prawda? Czyli po prostu tam, gdzie naciskamy, wiemy, jaki mamy dźwięk. I teraz zasada jest taka, tego strojenia na piątym progu, że jeśli mamy szóstą strunę, najgrubszą, dźwięk E, prawda? To wiecie wszyscy. Struna piąta jest A, czwarta D, trzecia G, druga B czy H i pierwsza E. To jest oczywiste, prawda? No i teraz dużo osób się zastanawia, no dobra, no kurczę, tam strojenie na piątym progu, o co tutaj chodzi? Tutaj chodzi przede wszystkim o to, że jeśli mamy na najgrubszej strunie waszej, na strunie szóstej E, dźwięk E, to tu mamy, idąc po skali chromatycznej, F, Fis, G, Gis, A. Czyli na piątym progu, na najgrubszej strunie, jest dźwięk A. A na strunie cieńszej, czyli na strunie A, na pustej strunie jest dźwięk A. Jest delikatnie, oczywiście on się różni, bo tutaj, zważywszy na to, że struna jest grubsza, to dźwięk jest taki bardziej zbasowany, tu jest wyraźniejszy, czyli im grubsza struna, tym oczywiście dźwięk jest wyższy, jednak te dźwięki są równoznaczne brzmieniowo, że tak można powiedzieć, wysokościowo. No i tutaj kwestia jest taka, że łatwo, jeśli powiedzmy bierzemy gitarę, nie mamy strojka. Na przykład ja tam ostatnio byłem na lekcji, gdzieś jest gitara klasyczna, mają tam jakieś 7-letnie dziecko, no i kurczę, no i teraz to stroimy. No dobra, tu oczywiście jest strojenie, nie wiem jak to nazwać, można powiedzieć to strojenie niezależne, bo to jest coś takiego, że ten dźwięk najniższy E, który nastroję, Nie zawsze będzie się pokrywał, albo można powiedzieć, ze względu na to, że nie mam słuchu absolutnego, nie będzie się pokrywał zawsze idealnie z tym dźwiękiem E, który powinien być, czy z tym dźwiękiem A. Więc to oczywiście chodzi o to, że mniej więcej, że łapiemy i nam wtedy fajnie brzmi, więc to wiadomo, jeśli porównamy z innym gitarzystą, który się nastroił do metronomu, wtedy będzie się rozłazić, ale chodzi o to, żeby ogólnie gitara była nastrojona tak, żeby akordy brzmiały fajnie, o. I teraz ja mam na przykład taki sposób, bo już pokazywałem Wam, prawda, ten dźwięk, teraz zagrałem dwa dźwięki naraz. Słyszycie, dźwięk jakby się idealnie schodzi, oba dźwięki równo brzmią.
nie wyróżni się, że to są dwa dźwięki. No oczywiście wprawione ucho, tak. A teraz, jeśli położę palec na czwartym progu, słyszycie falowanie takie. Jak położę na szóstym, też słychać falowanie. Bo to się nam robią dysonanse. Czyli takie, można powiedzieć, źle brzmiące dźwięki. No i teraz załóżmy troszeczkę rozstroję tą strunę. No mam tak. No kurczę, no to teraz jak to zrobić? No tutaj nam coś nie brzmi, prawda? Jak przesunę palec tu, no też tak samo. O, ale z kolei tutaj nam brzmi. Na szóstym progu brzmi ok. Czyli jeśli nam brzmi nie na piątym, tylko na szóstym brzmi nam zgodnie, to wypadałoby wtedy dźwięk troszeczkę podciągnąć. O, teraz już troszeczkę mniej zgodnie. Teraz już zaczyna znowu falować. Tu z kolei na piątym progu, tam gdzie ma być, brzmi nam troszeczkę dziwnie. Brzmi nam troszeczkę dziwnie. Na czwartym też dziwnie. Czyli znowu szósty, piąty i czwarty. Teraz znowu jak naciągnę tą strunę najgrubszą E. O. O. Czyli naciągałem oczywiście po trochu. Kręcę. To jest oczywiście to jest taki ruch minimalny. Znaczy no minimalny. Widzicie, troszeczkę klucz się rusza.